dość specyficznym i mamy też wewnątrz Zachodu, świata zachodniego z Turcją różne wyzwania, zwłaszcza Turcją obecną, za rządów prezydenta Erdogana, to jednak w czasie inwazji na Ukrainę, rosyjskiej inwazji, Turcja zachowuje się w sposób bardzo zdecydowany. Jest sojusznikiem natowskim, dostarcza te słynne drony, ale nie tylko. Przede wszystkim Turcja to jest niezwykle jedna z najważniejszych armii NATO i ta projekcja siły tureckiej z kolei bardzo się przydaje dzisiaj, bo Turcja zabezpiecza południowe podbrzusze Europy i bardzo skutecznie blokuje Rosję na Morzu Czarnym, a jednocześnie wspiera Ukrainę dość wyraźnie. I w związku z tym, zachowując trochę taki stosunek, można powiedzieć, mocarstwowy Turcji do tego konfliktu, bo Turcja nie chce grać na warunkach, całkowicie na warunkach Zachodu. Ona gra swoją grę. Między innymi to widzimy w sytuacji, w której deklaruje się, że chce mediować, chce być tym krajem mediatorem pomiędzy Rosją a Zachodem. I Rosja uznaje taki rodzaj pozycji tureckiej, pomimo że Turcja jest sojusznikiem NATO, jest krajem natowskim i pomimo że Turcja ewidentnie przeszkadzał Rosji, pomaga Ukrainie, to Rosja liczy się z Turcją.